doing in these parts, blacksmith? Don't you know there are bandits nearby? Eksploatacja mitologii greckiej, rzymskiej czy nordyckiej w grach i w ogóle w popkulturze jest dość spora. Co chwilę pojawiają się jakieś nowe tytuły wałkujące tak dobrze znane nam już wątki na różne sposoby. God of War, Immortals Fenyx Rising czy też Hades to tylko nieliczne tego przykłady. Ale co z innymi kulturami? Czyżby były mniej atrakcyjne dla twórców? Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram. A oto 5 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 inspirowanych folklorem i mitologią, ale niekoniecznie grecką czy nordycką. Dodam od razu, że ich kolejność jest przypadkowa. Jaga. Jaga to oparte o słowiańskie wierzenia action RPG. Po izometrycznych planszach biegamy jednorękim kowalem, który ma niesamowitego pecha. Pech w tej grze odgrywa dużą rolę, bo im większego masz pecha, tym więcej doświadczenia zdobywasz, ale oznacza to również, że pojawia się znacznie więcej przeciwników, twoja efektywność przy tworzeniu przedmiotów spada, a bronie szybciej ulegają zniszczeniu. Jako Iwan, wspomniany wcześniej kowal, zostajemy wezwani przed oblicze cara, który będąc przeklętym przez Babę Jagę, stara się odesłać naszego bohatera w jak najdalsze zakątki królestwa, jako że miałby on rzekomo stać się sprawcą upadku władcy. Wyruszamy więc w poszukiwaniu niestworzonych rzeczy, a to źródła wielkiej siły, a to znowu źródła wiecznej młodości. I w trakcie naszych wojaży napotykamy stwory wprost ze słowiańskich wierzeń. Rusałki, wodniki, polewniki, bukacze, czy też tytułową Babę Jagę. Natrafiamy również na ołtarze ku czci słowiańskich bóstw, Czarnoboga, Daszboga, Pioruna i innych, a także na wiele elementów z baśni i słowiańskiego folkloru, na przykład gadającego szczupaka albo niedźwiedzia Miszkę, czy też korzystamy z szybkiej podróży polegającej na lataniu na piecu. A wszystko to okraszone jest soundtrackiem łączącym w sobie hip-hop oraz rumuńską muzykę ludową w wykonaniu grup Subcarpathii i Argatu. Gra jest ciekawa i kolorowa, jak na inspirację baśniami przystało, i gra się w nią bardzo przyjemnie, zwłaszcza, że niektóre spotkania z wrogami mogą stać się bardzo intensywne, więc jeżeli macie chęć zapoznać się ze słowiańskim folklorem w tej formie, to polecam bardzo serdecznie. The Moose Man. Pięknie animowana produkcja z rosyjskiego studia Morteszka, opowiadająca o podróży tytułowego człowieka łosia przez krainy mitu z terenów Republiki Komi i kraju permskiego u stóp gór Ural. Grafika gry oparta jest o znalezione w tym okręgu figurki zwierząt i postaci odlane z brązu i powstałe między III a XII wiekiem naszej ery i prezentuje się bardzo interesująco. Tak samo jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Wykonana jest ona na autentycznych instrumentach z tego regionu, melodie są tradycyjnymi utworami z okolic Komi, a wokalne wstawki wykonywane są przez chór z Perm Krai College of Arts and Culture. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jest ona niestety dość nudna. Nasz bohater idzie i tyle. Nawet nie skacze, idzie po prostu. Mamy tam jakieś zagadki, ale nie są one zbyt trudne. I to tyle. Na szczęście gra jest dość krótka. Mit o człowieku łosiu jest ciekawym materiałem na scenariusz. Niestety mechanika gry i niedopracowane elementy techniczne bardzo utrudniają zagłębienie się w tę historię. Jest to jednak produkcja ciekawa artystycznie. Jeżeli mielibyście ochotę po nią sięgnąć, to zapraszam serdecznie. Never Alone. Ta oparta na tradycyjnej inuickiej historii gra przygodowo-platformowa to opowieść o małej dziewczynce wyruszającej w poszukiwaniu źródła Wielkiej Śnieżycy, która doprowadza do głodu we wiosce naszej bohaterki. W zmaganiach małej Nuny pomaga jej nowy przyjaciel, lis polarny,
i razem przemierzają skutą lodem krainę. W Never Alone możemy grać w dwie osoby, gdzie jeden gracz kieruje Nuną, a drugi Lisem. Kolejne etapy ich podróży poprzeplatane są animowanymi przerywnikami stylizowanymi na scrimsha, czyli ryciny wykonywane na fiszbinie lub kości słoniowej, które dawniej wykorzystywano do opowiadania historii. Never Alone powstało przy współpracy z rdzennymi mieszkańcami Alaski, jest bardzo pięknie zrealizowanym projektem, mającym na celu pokazanie, jak unikatowa i bogata jest znikająca kultura Inuitów oraz przypowieści przekazywanych z ust do ust. Dla ciekawych innych kultur jest to tytuł obowiązkowy. Razi, an ancient epic. Inspirowana mitologią hinduską i balijską gra akcji, w której poznajemy Razi, młodą akrobatkę, która wyrusza w pogoń za demonami, które porwały jej młodszego brata. W trakcie swojej krucjaty dziewczyna odwiedza liczne miejsca związane z mitem Mahabharata i Ramayana, czy powstaniem bogini Durgi, a jej przygodom bacznie przygląda się wspomniana bogini oraz Vishnu. Przemierzając korytarze wielkich średniowiecznych zamków i warowni, inspirowanych architekturą Rajasthanu, Razi mierzy się z licznymi przeciwnikami wprost z hinduskich mitów i legend. Jest to kolejna gra akcji z zastosowaniem rzutu izometrycznego, pełna niestandardowych technik walki oraz eksploracji, np. bieganie po ścianach, jak mogliśmy to robić w serii Prince of Persia, oraz ciekawych zagadek. Gra prezentuje się przepięknie, wszystkie lokacje i przerywniki zostały wykonane w tradycyjnym stylu Pahari, a tekstury zostały namalowane ręcznie, po czym zostały zrenderowane do 3D. Również muzyka świetnie wpisuje się w klimat, a to dzięki użyciu tradycyjnych instrumentów i kompozycji utrzymanych w tradycyjnym stylu. Okami HD. Jest to jeden z najbardziej znanych tytułów na tej liście, czerpiący z bardzo popularnej japońskiej mitologii. Jednak sama gra jest wysoce niedoceniana, myślę więc, że warto tu o niej wspomnieć. Oryginalnie wydana była jeszcze na PlayStation 2, ale w 2017 roku doczekała się remake'u na PlayStation 4, dzięki czemu więcej osób może zapoznać się z tą wyśmienitą produkcją. Gracze wcielają się w Amaterasu, boginię słońca, która przybrała formę białego wilka i pomagają oczyścić kraj z toczącego go przekleństwa, używając do tego niebiańskich pędzli, które obsługujemy za pomocą dotykowego panelu na kontrolerze. Jak na przygodową grę akcji przystało, biegamy, pokonujemy przeciwników, rozwiązujemy zagadki i wykonujemy zadania. I muszę przyznać, że nie dość, że rozgrywka jest wciągająca, to powinna zająć Wam co najmniej 30 godzin. Grafika w grze jest po prostu cudowna. Inspiracja japońską techniką farb wodnych oraz rzeźbienia w drewnie, zwaną ukiyo-e oraz sumi-e, czyli technika rozmycia tuszu przy użyciu pędzla, robi piorunujące wrażenie. Do tego dorzućmy jeszcze przyjemny soundtrack utrzymany w klimacie tradycyjnej japońskiej muzyki i mamy produkcję naprawdę nieprzeciętną. Okami zdobyło uznanie wśród krytyków, ale jak już wspomniałem, przeszło bez większego echa, więc jeżeli nie graliście ani w oryginał, ani w remake, to sięgnijcie po ten tytuł bez wahania. A jeżeli graliście, no to chyba warto sobie odświeżyć. I to by było na tyle. Dajcie znać, jakie produkcje oparte na światowych mitologiach i folklorze spodobały się Wam i które z nich polecilibyście innym ludziom. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem.